koniec już tej pracy, może zrobimy coś przyjemnego? Co? Idziemy na kawę. Idziemy na korty tenisowe. O matko. Twój samochód? Tu wsiadamy? Tak, zapraszam. Dziękuję. Jesteś tenisistką? Bywam. No to jedziemy. Tenis jest twoją odskocznią, twoją rozrywką? Tak, wszystko to, co jest poza domem i pracą, jest jakąś odskocznią psychiczną od takich codzienności, od obowiązków. W pewnym momencie miałam taki kryzys już, że prawie że się wyprztykałam całej energii, no to to było jedyne, co mogłam robić, na co miałam siłę i to mi bardzo, bardzo pomagało w różnych takich trudniejszych momentach w moim życiu. Mieliście w swoim życiu jakieś kryzysy? Tak, tak, przeszliśmy przez kryzysy. To było duże rzeczy, bo urodził się nasz syn niepełnosprawny te 14 lat temu. Pierwsze dziecko nasze jest ciężko chore, jest chore na mózgowe porażenie dziecięce w stopniu ciężkim. Rodzi się dziecko w XXI wieku w centrum stolicy dużego kraju w Unii Europejskiej. Rodzi się również w bardzo dużym, zacnym szpitalu. I rodzice są postawieni totalnie sobie podczas rozmowy, która tak naprawdę definiuje całe życie tego dziecka, gdzie dowiadujemy się, że ma taką, a nie inną wadę. Dostajemy go w nosidełku i do domu. Do widzenia państwu. I tak wróciliśmy do domu, no i tak w tej ciemności na pewno przez jakiś czas pozostaliśmy. Ja na pewno tak. No świat mi się wydawał czarny, totalnie czarny. I dopiero po jakimś czasie, jak się okazało, że są miejsca, placówki, które pomagają dzieciom, dopiero ten świat zaczął nabierać kolorów. Jak ty to przetrwałaś wszystko? Nie wiem właśnie. Szczerze mówiąc, nie wiem. Wiele osób mnie pyta o to, jak to się udało przetrwać. Myślę, że przez wsparcie rodziny. Różne rzeczy nas uratowały, ale myślę, że bardzo, bardzo uratował nasz ukochany synek Iwo, który urodził się 2,5 roku później. Ale nawet nie miałaś chwili zawahania, no bo zawsze w każdym rodzicu tkwi takie ziarno. Boże, a jeśli to się powtórzy? Oczywiście, że miałam, aczkolwiek Filip jest ślicznym chłopcem, nie wykazuje żadnych cech zespołu genetycznego. On po prostu, no niestety przeżył zapalenie mózgu wewnątrz macicznie. I dlatego ten mózg mu się nie rozwinął, ale wiedziałam, że to nie jest genetyka, że my jesteśmy zdrowi. No i tak bardzo, bardzo czekaliśmy na to drugie dziecko, które nas w sumie uratowało przed jakoś tam smutkami, które się ciągnęły. Ale jest jeszcze trzecie dziecko. A, jest trzecie dziecko. I to było tak, ja zaszłam w ciążę, patrzę na datę porodu, mówię, no nie, mój egzamin specjalizacyjny, no świetnie, po prostu timing genialny. Czas! Bardzo zaawansowanej ciąży zdawałam egzamin pisemny, a chwilę później, w 6 dobie po cięciu cesarskim, zdawałam ustny. Oni oczywiście przedstawili mnie właśnie. Ja jestem tu dzielna kobieta w 6 dobie po cięciu cesarskim, matka karmiąca. No i jakoś zdałam ten egzamin, dostałam piątkę za ten ustny. Powiedzieli, że za tą postawę matki. Ja więc myślę, że odpowiedziałam na 4. Ta 5 to była za tą zachętę, no, więc... Tak.